Chrześcijanie niedzielą palmową rozpoczęli Wielki Tydzień. W Suwałkach, w parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza, zainscenizowano z tej okazji scenę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wielki Tydzień w liturgii Kościoła wykształcał się stopniowo. Początkowo Wielki Post trwał zaledwie 3 dni. Z czasem post wydłużył się do 40 dni. Dodatkowo wykształcił się też zwyczaj celebrowania Wielkiego Tygodnia od Niedzieli Palmowej. Dlaczego właśnie Niedziela Palmowa? Dlatego, że właśnie Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku. Właśnie tu w tle widzimy, wprawdzie nie osiołka, ale konia. On będzie właśnie ten koń wjeżdżał, który zagra rolę osiołka. Na nim będzie wjeżdżał Pan Jezus. Gdy Pan Jezus wjeżdżał, to chłopcy żydowscy witali Pana Jezusa z gałązkami i śpiewali Hosanna synowi Dawidowemu, a więc niech żyje król. Palmy przypominają te gałązki. Dlatego też, że w żadnej ze świątyń nie może zabraknąć palm wielkanocnych. Czasami są one wyjątkowo okazałe. Na dziedzińcu kościoła świętego Kazimierza Królewicza zastaliśmy dwie takie palmy. Jedna miała ponad 10 metrów wysokości, druga zaś była o zaledwie metr niższa. Parafianie przychodzą na nabożeństwa także z palemkami, które zostają poświęcone podczas mszy świętej. One są właśnie takim zewnętrznym znakiem powitania Chrystusa. Poza tym, dlaczego Niedziela Męki Pańskiej? Dlatego, że dzisiaj zamiast kazania czytany jest opis męki Zbawiciela. Zamiast właśnie kazania wsłuchujemy się w te treści, bardzo bolesne treści, bardzo przykre treści, ale treści zbawcze, bo przecież zbawienie przyszło przez krzyż, ono nie przyszło gdzieś tam z nieba bezpośrednio do nas, nie spadło nam, jak to nieraz spada piorun, jak to się mówi, z jasnego nieba, ale zbawienie przyszło przez krzyż. Ogromna to tajemnica, tajemnica naszej wiary. Krzyż, jak podkreśla proboszcz Lech Łuba, nie jest symbolem zdrady i cierpienia, ale zmartwychwstania i zbawienia. Krzyż, znak hańby, mówi czy pisze Cyprian, Chrystus znak hańby zamienia w godło zbawienia. Jest to godło naszego zbawienia. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to właśnie niechaj nasza wiara przekłada się na dzisiejsze treści. Treści właśnie dzisiejszej niedzieli i całego tygodnia, który rozpoczynamy jako Wielkiego Tygodnia, a szczególnie Triduum Paschalnego, właśnie Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Kolejne ważne nabożeństwo odprawia się w Kościele Katolickim w Wielki Czwartek, rozpoczynając Triduum Paschalne. Wielki Piątek to Dzień Krzyża i jedyna w swoim rodzaju liturgia Męki Pańskiej, podczas której duchowni w ciszy leżą przed ołtarzem krzyżem. Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych. Jest to też czas oczekiwania na Wielkanoc, czyli Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca.